Witam bardzo serdecznie na kanale Sanna Tarot, z tej strony Wróżka Fortuna. Zapraszam wszystkie koziorożce na horoskop ogólny 2019 roku. Kochani, tylko słowem wstępu wspomnę o kontakcie ze mną, o moich usługach. Można się kontaktować ze mną poprzez e-mail, który jest pod filmikiem każdym w opisie. Na moim kanale są moje usługi, wykonuję rytuały na zdrowie, miłość, bogactwo oraz indywidualne. Wykonuję uzdrawianie, odblokowywanie czakr. Zajmuję się również tym. W tej chwili horoskopy roczne, dwuletnie. Przyjmuję zamówienia oraz pytania, czytania. Proszę pamiętać o dacie urodzenia oraz przesłaniu swojego imienia, bo to jest bardzo ważne, żebym ja miała Waszą energię. Nie mogę podjąć pracy z Wami, jeśli nie mam Waszej daty urodzenia bądź imienia. Dostaję również takie maile, nie wiem, czy to jest przez roztargnienie możliwe. Kochani, pamiętajcie, data urodzenia i imię musi być albo wasza, albo osoby, o którą pytacie, i konkretne pytania, ponieważ tarot odpowiada bardzo pięknie tym osobom, które zadają konkretne pytania. Ja czasem robię korektę w tych pytań, to moi stali klienci wiedzą o tym. Dobrze, kochani, zapraszam, to tyle słowem wstępu. Co dla koziorożca? Na początku roku no trochę ograniczeń. Koziorożec będzie trochę zmęczony. Możliwe, że dla osób, które szukają pracy, to będzie taki zastój na początku roku w szukaniu pracy. Może brak odpowiedniej oferty. Ale jest, uwaga tutaj, jakieś pieniądze, które ktoś Wam jest winien, powrócą na początku roku. W uczuciach, no może być takie trochę zniecierpliwienie, niespełnienie, partner może nie spełniać oczekiwań i takie ograniczenia ogólne w życiu pod każdym względem, czy to finansowym, czy uczuciowym, ale to jest energia przejściowa, proszę pamiętać. W zdrowiu też niech koziorożce uważają na wszelkiego rodzaju stany zapalne w organizmie, ale też tu jest takie oczekiwanie na wyniki badań dla niektórych. To jest początek roku. W pierwszym kwartale, tutaj do marca właśnie, koziorożec ma energię diabła w czytaniu na 2019 rok. Każdy z nas ma część z diabła w sobie, część z anioła. To jest normalne. Koziorożec ma bardzo silny charakter, charyzmę. Uczucia jego są bardzo silne. Często żyje koziorożec w związku skomplikowanym bądź toksycznym. Karta tutaj właśnie mówi nam diabła o wszelkich słabościach i uzależnieniach, o namiętności. Ja myślę, że tutaj właśnie dla koziorożca w pierwszym kwartale jest przypływ gotówki. Diabeł symbolizuje kluczową rolę finansów. Przypływ gotówki, tak jak mówię, koziorożec jest bardzo zależny od finansów, od pieniędzy. Także możecie sobie poradzić z zadłużeniem, ze spłatą kredytu, ale także oprócz dobrych finansów może być trochę nerwowo. Uważajcie, aby tu nie ulec hazardowi, nie ulec pokusie właśnie, nie wpaść w jakieś uzależnienia. W zdrowiu proszę uważać na stany zapalne, na złamania.
Dużo koziorożców może mieć problemy z zębami, jakieś zaległe sprawy, które trzeba będzie ze stomatologiem pozałatwiać. No i także uważajcie na używki, jak mówiłam, i to jest diabeł, jesteście podatni też na wszelkiego rodzaju wypadki. To są takie ostrzeżenia na pierwszą tutaj właśnie połowę roku, nawet styczeń, luty, marzec, pierwszy kwartał, pierwsza dekada, tak jak gdyby. To może się dokonać do marca, ale także i do czerwca jest tutaj taka zależność. Dobrze, moi drodzy, to tak Was tutaj poostrzegałam trochę. Nieoczekiwanie w środku roku, dwójka pucharów, bardzo dobre porozumienie i harmonia, zrozumienie w pracy, nowe jakieś przyjaźnie możecie zawierać, nowe uczucia dla samotnych. Także w pracy, w finansach podpisanie dobrej umowy, dobrego kontraktu. W zdrowiu zaś uważajcie na dolegliwości z podwójnymi narządami, takie jak uszy czy nerki. To jest też taka uwaga, o której właśnie będę wspominała, bo jest trochę tych właśnie zdrowotnych zagrożeń. Ale lepiej wspomnieć i lepiej chuchać na zimne. Dobrze, Twoja rola w tym roku, drogi koziorożcu, transformacja. Tu właśnie zmiany. Należałoby odpuścić, odrzucić od siebie jakieś stare, niepotrzebne przekonania, jakąś rutynę i jakieś błędne nastawienie do życia. To jest po drugiej połowie roku. Nie dajcie się ponieść emocjom. Czasem dla niektórych może być jakaś separacja, może być koniec związku, ale nie musi być. Także w pracy może być koniec pracy. Mogą nastąpić zmiany niespodziewane przy transformacji. Ale myślę, że koziorożec ze wszystkim sobie poradzi. Ponieważ z końcem roku tu jest wynik królowej buław i zarówno w życiu zawodowym będziecie na właściwej drodze, sytuacja wasza finansowa stanie się o wiele lepsza. Koziorożec będzie miał dar przekonywania i zjednywania sobie ludzi, i to mu pomoże w życiu nie tylko zawodowym, ale i prywatnym. Otworzy się. W miłości tutaj dla samotnych liczne kontakty, także w związkach stałych, ożywienie. Uwaga znowu w zdrowiu, to ja może powtórzę, uważajcie na okolice głowy, układ kostny, stany zapalne i problemy z zębami, z uszami, podwójnymi narządami. Na to trzeba będzie zwrócić uwagę. Waszym celem w 2019 roku jest rodzina i przyjaciele. Kochacie waszych przyjaciół i waszą rodzinę, i to jest waszym celem, który wam pomaga iść przez życie. Ale także runę macie związaną Berkano, która jest związana z rodziną, z macierzyństwem. Stosowana jest ta runa dla wzmocnienia ochrony domu w najszerszym znaczeniu tego słowa, a więc całego otoczenia. Użyj jej dla wzmocnienia kośćca i muskulatury swego ciała. Niech pomoże ci uczyć się, jak masz mocno stać na nogach, jak masz znaleźć własne miejsce. Jako amulet przeciw zewnętrznemu zagrożeniu twego stanu posiadania. Chroni przed wypadkami, ciężkimi porodami, chorobami kobiecymi i tłumieniem kobiecości. W zdrowiu pomaga począć nowe życie. Podtrzymywanie zagrożonej ciąży utrzymuje rezerwę energetyczną organizmu. Kochani, życzę Wam wspaniałego roku 2019. Dużo pozytywnej energii przesyłam, dużo radości dla Was. Zaglądajcie na mój kanał.
i pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do moich horoskopów. Ukażą się jeszcze horoskopy finansowe na 2019 rok oraz miłosne. Pozdrawiam raz jeszcze.